Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni, w dobrem będziemy utwierdzeni. Rzekł do niej Jezus, ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. W tych słowach i w całej dzisiejszej Ewangelii odkrywa się przed nami Jezus, który jest jedynym Zbawicielem, Panem, ale jest tym, który właśnie jest pełen miłosierdzia wobec człowieka. Jezus w całej swojej działalności, głoszenia Królestwa Bożego, głosi przebaczenie grzechów i przebywa z grzesznikami. On sam powiedział, nie przyszedłem do sprawiedliwych, ale do grzeszników. I to jest właśnie to, co jest treścią życia ziemskiego Jezusa. Szukanie grzeszników, stawanie w obronie tych, którzy są w ciemnościach grzechu, którzy są oskarżani, potępiani, tak jak dzisiaj ta cudzołożna kobieta, którą uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli ukamienować. I tutaj Jezus bardzo mocno występuje w obronie tej kobiety, bo kocha grzesznika. Nie kocha grzechu, ale kocha człowieka, który jest w ciemnościach grzechu. I czyni to w sposób bardzo taki, z taką mądrością, bez jakiegoś spierania się z uczonymi w piśmie i faryzeuszami, ale bardzo prostym słowem rozwiązuje tę sytuację oskarżenia cudzołożnej kobiety. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I w tych prostych słowach, ale bardzo trafnych, głębokich, wytrąca broń, wytrąca kamienie z rąk uczonych w piśmie i faryzeuszy. Właśnie tutaj widzimy no, właśnie tą wielką troskę Jezusa o grzesznika. Staje w obronie właśnie w taki sposób pokojowy, w mądrości swojej. Przeciwstawia się wszelkim oskarżeniom, wszelkim próbom właśnie no, ukamienowania kobiety. I całe zresztą życie Jezusa jest pełne miłosierdzia, troski. Jezus jak dobry pasterz przemierza Palestynę, żeby szukać zagubionej owcy, żeby wziąć ją na ramiona, przyprowadzić z powrotem do owczarni, żeby zagubione owce mogły być blisko, blisko dobrego pasterza, żeby tam mogły odnajdywać te najlepsze pastwiska, najlepszy pokarm, najlepszy kierunek swojego życia. Kiedy mówimy o Jezusie i o Jego miłosierdziu, kiedy patrzymy na Jezusa i przez Jezusa widzimy obraz miłosiernego Ojca, bo przecież Jezus mówi, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca, więc ta jedność Jezusa, który jest pełen miłosierdzia, Boga Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia i Ojcem wszelkiej pociechy, to właśnie też przychodzimy do tego, żeby właśnie zobaczyć też w innych miejscach Pisma Świętego, gdzie to miłosierdzie Boże jeszcze pokazuje się jeszcze pełniej. I tutaj patrzymy na przypowieści o miłosierdziu Bożym. Jest ta przypowieść o Ojcu miłosiernym i Synu marnotrawnym. Taka przypowieść, która tak bardzo jest obecna w życiu Kościoła, pewnie też w Twoim życiu, ale ciągle ją na nowo trzeba odczytywać, żeby z jakąś głębszą świadomością zobaczyć, jak wielkie jest miłosierdzie Boga wobec człowieka. Że Bóg jest jakby no, po to, żeby przebaczać. Jest ciągle gotowy, z otwartymi rękami czeka na grzesznika. I właśnie w tej przypowieści widzimy młodszego syna, który odchodzi w dalekie strony, roztrwania majątek,
staje się biednym człowiekiem i wtedy właśnie pojawia się u niego ten moment nawrócenia i wraca do Ojca, ale ten powrót jest jakimś wielkim świętem, jest wielkim wydarzeniem w domu Ojca, bo Ojciec oczekiwał tego powrotu, wypatrywał, kiedy przyjdzie ten marnotrawny syn. Zauważcie, że kiedy pojawia się gdzieś tam na horyzoncie syn, to co robi Ojciec? Wybiega w kierunku syna marnotrawnego, rzuca mu się na szyję. No, przyjmuje go z całą miłością, otwartością i właśnie też potem cała uczta radości na cześć powrotu marnotrawnego syna. To są właśnie te fragmenty z Pisma Świętego, które nam pozwalają coraz pełniej rozumieć też sytuację Twojego życia, kiedy grzeszę, kiedy przychodzi ciemność grzechu, przychodzą pokusy diabelskie, to wtedy widać, że jest miłosierny Ojciec. Zawsze można wrócić, nawet w sytuacjach największego upadku. No, że czeka miłosierny Ojciec, że wybiegnie, że rzuci się na szyję, że będzie uczta, będzie radość w niebie, że powraca grzesznik. Być może tutaj te słowa dla nas są takie bliskie i są treścią naszego życia, ale też, żeby pomyśleć o tych, których dzisiaj nie ma w Kościele, bo temat roku miłosierdzia, który przeżywamy, to jest być miłosierny jak Ojciec. Taki temat jest tego roku, który zadał nam papież Franciszek. I kiedy sobie uświadomimy to, że doświadczając miłosierdzia, mamy teraz to miłosierdzie okazać wobec tych ludzi, których nie ma w Kościele, a większość Polaków dzisiaj nie przyszła do Kościoła, prawda? Więc wielkie zadanie dla Ciebie, dla nas, żeby to Boże miłosierdzie przekazać, pokazać innym, którzy być może są duchowo tacy bezsilni wobec tego problemu wiary, problemu zbawienia, problemu spowiedzi, problemu Kościoła, problemu życia wiecznego, prawda? Jak wielu ludzi jest bezradnych, osłabionych. Dlatego tak ważne jest, żeby też to miłosierdzie, które dzisiaj głoszone jest w Kościele przez tę Ewangelię, żeby ono przez Ciebie dotarło do sąsiadu, może do męża, żony, do dzieci, wnuków, żeby dotarło to orędzie miłosierdzia Bożego i żeby Twoje było życie właśnie w tym temacie miłosierni jak Ojciec. Żeby Twoje życie pokazało to miłosierdzie Ojca innym ludziom. Ten temat miłosierdzia Bożego jest bardzo też obecny w naszym ruchu Światło Życie. Pewnie widzieliście to zaproszenie, te rekolekcje kilkudniowe, od czwartku żeśmy już je zaczęli, tutaj prowadzimy, więc jest tam taki znaczek greckie litery, może też pytacie się, co one oznaczają, te greckie litery fos zoe, pionowe fos, poziome zoe, światło życie. To właśnie też nazwa naszej wspólnoty ruchu Światło Życie, zainicjowanej przez czcigodnego sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. I właśnie te rekolekcje oazowe, które zainicjował, program formacyjny, jak najbardziej są okazją, żeby doświadczyć Bożego miłosierdzia, doświadczyć przemiany swojego życia. Dzisiaj radość, że jest między nami Józef Żelazny z Pruszcza Gdańskiego, tutaj specjalnie przyjechał, żebyśmy razem mogli też mówić o miłosierdziu Bożym, o miłości Bożej. I jesteśmy w takiej wspólnocie oazowej Drogocenna Perła Ruchu Światło Życie. Ja w Niemczech, w Karlsbergu, Józef tam w Trójmieście, ale też często się spotykamy na różnych rekolekcjach oazowych. I poprosimy go o krótkie świadectwo, żeby zobaczyć, że Bóg na różne sposoby okazuje to miłosierdzie Boże, także we wspólnotach oazowych. Ksiądz Ireneusz już przedstawił, więc tylko chciałbym właśnie ze swojej strony zachęcić do takiej tej wspólnoty oazowej, jeżeli taka tu powstanie w Northampton. To jest taka propozycja dla wszystkich, i dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci, bo to jest formacja prowadzona dla wszystkich. Ja sam trafiłem 20 kilka lat temu na tą oazę. To się działo w Niemczech, oczywiście tak zwanym przypadkiem.
Do Niemiec tam wyjechałem pod koniec lat 80. z zamiarem już emigracji stałej. No, Pan Bóg, w tamtym czasie no, miałem zupełnie inne życie, prowadziłem, chociaż z rodziny takiej, no, nazwijmy to porządne katolickie, jednak tak popadłem w takie różne tarapaty życiowe z powodu alkoholu. Miałem problem z alkoholem. Uważałem się już za człowieka skończonego, rodzina się rozpadła, były całe problemy. I tu spotkaliśmy się z księdzem Ireneuszem, on mnie zaprosił do Polski na oazę w Krościenku, bo lipiec 91. I to Pan Bóg na tej oazie jakoś tak zupełnie zmienił ten mój bieg życia o 180 stopni. Jakoś tak tam przeżyłem takie uzdrowienie, uwolnienie z, właśnie z tego problemu swojego życiowego alkoholu, ale też i też taką wolność do życia z Bogiem. To jest, znalazł się czas, właśnie rodzina się w jakiś sposób powoli zaczęła odbudowywać i też no, zaczęło się nowe. Właśnie to jest, oaza to jest też, to jest nie tylko modlitwa, spotkanie modlitewne, to jest jak pewna formacja, gdzie człowiek od nowa w zasadzie może się uczyć, troszeczkę wchodzić właśnie w życie Kościoła. Też potem pamiętam, jak jest w czasie jakiś później, podał propozycja odwiedzenia Białorusi z księdzem Ireneuszem, bo on tam miał wielkie parcie na wschód, żeby tam też założyć oazę. I no, miałem czas też, żeby tam pojechać wtedy. I tam no, rzeczywiście tam powstała oaza wśród no, katolików, pochodzenia przeważnie polskiego, bo to tam katolik to Polak. Tam się nazywa Świeżyzn. Tak, i to trwa do dzisiaj. I także Pan Bóg się też tą oazą posługuje w różnych miejscach. Dlatego zapraszam, jeżeli tak będzie tutaj jakaś propozycja wspólnoty tutaj w Northampton do przyjścia. Chwała Panu. Właśnie kiedy jeszcze odczytujemy dzisiejszą liturgię słowa, to zwróćmy uwagę na pierwsze czytanie, gdzie prorok Izajasz no, pokazuje to, w jaki sposób Pan Bóg działa. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Zauważcie, że mowa o pustyni, często życie człowieka jest tym byciem na pustyni tego życia duchowego. Jest wiele pracy, jest wiele obowiązków, jest ten trud życia codziennego, ale gdzieś zanika sens tego wszystkiego. Zatracona jest jakaś wolność dzieci Boży. Gdzieś znika radość, bo tak wiele pracy, tak wiele troski, tak wiele zabiegania, tak wiele problemów. I tutaj właśnie na tej pustyni życia duchowego przychodzi Pan Bóg, który otwiera drogę na pustyni. Otwiera, dokonuje się rzecz nowa i właśnie pojawia się oaza na pustyni tego życia duchowego. To tak ważne, żeby no ten czas, który tutaj jesteśmy, w czasie od czwartku jeszcze do poniedziałku, jutro, żebyśmy mogli no, też zrobić odważny krok. Dzisiaj jeszcze będzie taki popołudnie oazowe. Tu w kościele o 15 się zgromadzimy do wieczora, tam msza jeszcze jedna o 19, po 20. Taka myśl, żeby tutaj się też zawiązała wspólnota oazowa, żeby no, doświadczyć tych słów, dokonuje rzeczy nowej. Prawda? Nie ma jeszcze tej wspólnoty oazowej, są oazowicze w różnych miejscach, tutaj siedzicie oazowicze, żeby właśnie przyszedł ten moment też zawiązania się na wspólnoty oazowej, żeby doświadczyć na pustyni życia no, właśnie tej oazy. Kiedyś święty Jan Paweł II powiedział, że pustynia byłaby groźna, gdyby nie było oaz. Takie słowa, i to tak jakoś no, przyjęliśmy to w Ruchu Światło Życia, takie też słowa od świętego Jana Pawła II, jako też taka wskazówka, żeby tworzyć oazy, tworzyć wspólnoty oazowe, żeby ludzie mogli właśnie na tej drodze
wzrastać i też stawać się kościołem misyjnym. Tak bardzo potrzeba, żeby też nasza parafia stawała się tym kościołem misyjnym, a dzieje się to właśnie wtedy, kiedy Bogu oddajesz czas, wtedy Bóg zaczyna działać, prawda? I też bardzo zachęcam, może wydaje się to nieprawdopodobne, przyjść drugi raz do kościoła. Czy jest to możliwe, żeby w niedzielę przyjdziesz raz do kościoła? Jest to możliwe? Ja myślę, że kilka osób przyjdzie, także bardzo się cieszę i życzę dobrego czasu, miłosierdzia Bożego.